Nowy tydzień, a śniadanie nadal to samo ulubione, czyli owsianka z orzechami, masłem orzechowym, jeżynami, bananem pieczonym i musem kokosowym, do tego kawka z mlekiem kokosowym i przepiękny dzień. Cześć kochani, dzisiaj zaczynamy od outfitu. Mam na sobie moje nowe spodnie, które podciągnęłam, moje cudowne sztruksy z Lumpa, do tego top taki grafitowy też z Lumpa, zegarek vintage Calvina Kleina, zegarek, pasek, co ty gadasz Karo, zegarek jest z Klusa, taki super fajny czarny, mam na sobie jeszcze kapcie, które kupiłam kiedyś na przecenie w Urban Outfitters. Chyba w Hamburgu w zeszłym roku. No, w każdym razie ja lecę do szkoły i oficjalnie witam Was w nowym vlogu. Słuchajcie, musiałam się zatrzymać, bo mój kampus... Uwaga! Mój kampus wygląda dzisiaj przepięknie. Jest cudowny dzień, a ja wracam do domu. No to jak już zaczęłam o szkole, to pozwólcie, że się wypowiem. Otóż w poniedziałki została wprowadzona akcja Meatless Monday i jestem bardzo dumna z mojego uniwersytetu, ponieważ wszystkie dania są wegetariańskie lub wegańskie. Także tak jak zawsze jest wegetariańskie danie główne, tak tym razem to mięsne jest zamienione na wegańskie, więc ogólnie ekstra. Natomiast ja osobiście jestem fanką sałatek u mnie w szkole, bo sałatki to są urzędania też z kaszą, z kuskusem, z grillowanymi warzywami, z ryżem, więc to są tak naprawdę takie na zimno dania główne. I ja sobie je zawsze nakładam. I teraz, marudzenie dzisiejsze opiera się na tym, że fajnie, że było curry, jako danie główne, ale na sałatki była kompletna bida i jeszcze nie było normalnych średnich pudełek, tylko były takie gigantyczne, więc widzieliście, kupiłam sobie mini sałatkę, dosłownie jakiś tam szpinak z trochę grillowanych warzyw, trochę hummusu i jakieś jeszcze coś, ale w ogóle jakieś ziemniaki były. Więc ogólnie bez szału, także tego wzięłam sobie zupę z soczewicy. Zupy są zawsze smaczne. I co? Fajna inicjatywa, ale fajnie było, żeby też bar sałatkowy był dobrze zaopatrzony. Ceny są oczywiście bardzo dobre. Taka mała sałateczka to kosztuje chyba 1,20 funt, duża kosztuje 2,50, zupa 1,40 lub 1,60. Także naprawdę można miło zjeść u mnie. No, ja teraz wracam do domu, bo słuchajcie, tak pięknie, bo robiłam dzisiaj hiszpański i niemiecki, natomiast nie miałam słuchawek, więc nie mogłam sobie odtworzyć jednego zadania, także muszę to zrobić u siebie na kompie i potem jem obiadek i lecę na salsę. Także już się oficjalnie zapisałam, ręka mi, słuchajcie, odpada, naprawdę muszę zacząć ćwiczyć coś bardziej intensywnego niż łożenie i salsa. A u mnie na obiad o kolację, słuchajcie, makaron z soczewicy z sosem do lasagne, do tego płatki drożdżowe, bazylia i słonecznik. Boskie. Dzień dobry kochani, taka jest różnica, kiedy mam statyw, widać znacznie więcej. Chciałam tylko powiedzieć, że mówię cicho, bo moja współlokatorka jeszcze śpi. Jest wtorek i dzisiaj Wam powiem, jak spędziłam wczorajszy wieczór, bo już darowałam sobie vlogowanie. Teraz szykuję sobie kawkę i śniadanko i lecę do szkoły i trochę potem z Wami pogadam. Kochani, jestem w bibliotece, wypożyczyłam sobie stos książek i zabieram się za pisanie. Trzymajcie kciuki. Kochani, dzisiaj gotuję dla mojej przyjaciółki Ani i będzie to curry z bakłażanem. Mam tutaj cebulkę, którą podsmażę, dorzucę bakłażana, tofu, pomidorki, do tego super przyprawy, ryż i pokażę Wam oczywiście efekt końcowy. Efekt końcowy mojej tej... Pewnie potrzebuje soli. Ale pewnie jest ostre. Jest ostre? Nie. Na razie nie. Wzięłam tylko tofu, więc... Jej, jest środa i wróciłam z biegania. Byłam, słuchajcie, odebrać tę wielką paczkę, z którą potem trochę biegłam i skoczyłam do Tesco po małe zakupy. Powiem tak, kochani, nie wiem, kiedy znudzi mi się owsianka z tymi dodatkami. Może dla Was to już jest jedno i to samo i strasznie monotonnie, ale ja autentycznie budzę się rano i o niej marzę. Oczywiście kluczem jest pieczony banan i dużo dodatków. Karolina, vlogerka, która w kółko przynudza o licencjacie, zdaje raport, że 4 godziny pisałam, prawie skończyłam kolejny rozdział i będę sobie robić obiad, jest 15 i pocieszę się dzisiejszym dniem. Dzisiaj na obiadek robię pokebowla w tle oczywiście radio, tylko tym razem nie będę robiła randomowych składników,
tylko ugotuję sobie taki azjatycki stir fry, do tego ryż i awokado, ogórek i pyszny sosik. Kochani, to jest mój super improwizowany bowl i do tego mam też sosik na bazie właśnie tahini cudzysojowego, syropu klonowego i cytrynki, a ja już po prostu głoduję i... Smacznego! Powiem wam, że ten bowl po prostu był genialny, musicie to wypróbować. Ja teraz się przebieram i lecę na kawę z przyjaciółką, a potem na salsę i na bachatę. Plus wyglądam już jak człowiek. Make-up. That's a video now, so you're just embarrassing. Of yours, like, yeah, well, I didn't know the stuff you do, like, yeah, pretending that I'm looking like, under the table. Arthritis. Znowu prawie zapomniałam się do was odezwać, ale słuchajcie, jest już prawie 12. Ja wróciłam z zajęć salsy i bachaty. Wcześniej się widziałam z moją przyjaciółką. Poszłyśmy na spacer milion, czyli z mojego domu do samego centrum. Byłyśmy na kawie i od 7 do 10.30 byłyśmy na zajęciach tańca i było super. I wiecie co, miałam taką rozkminę. Myślałam sobie, kurczę, jaki będzie motyw przewodni tego filmu. Przypomniałam sobie, że jadę do Londynu za 2 dni i Londyn będzie motywem przewodnim, także nie będę was teraz zanudzać. Jutro jest czwartek, nagrywam dla was ulubieńców, których widzieliście tydzień temu. I mam sporo takich rzeczy mailowo-bankowych do ogarnięcia. Idę do szkoły, a potem wybieram się z moją współlokatorką na spacer po moich zapomnianych częściach Edynburga, czyli po Stockbridge, Dean Village. Jestem mega podekscytowana, bo nie będę tam za bardzo opowiadać, bo będę się wstydziła typowo, ale na pewno wam pokażę to miejsce, także jestem bardzo podekscytowana tym. Dzień dobry kochani, nagrałam właśnie dla was ulubieńców i się zorientowałam, że oni nie byli tydzień temu, tylko 2 tygodnie temu dla was. Mam taką obsuwę, znaczy nie tyle obsuwę, co tak się po prostu rozłożyły filmy. Ja dzisiaj, słuchajcie, wstałam o 6.30 się obudziłam i już nie mogłam spać. Zadzwoniłam do mojego brata na urodziny. Ogarnęłam wszystkie możliwe rzeczy, o których wczoraj wam mówiłam, formalne. Teraz nakręciłam film, będę go montowała i lecę do szkoły, także tyle z ciekawych rzeczy, czyli prawie nic. Und er war mit mir auch in... Hallo. Serii typowa Karo, czyli oczywiście nagrałam jakieś dobre 15 sekund przez czas, kiedy spacerowałyśmy, ale dopiero się poznałyśmy, więc po prostu gadałyśmy o sobie, o życiu. Także było pięknie, cudowniejszy dzień, jaki od dawna widziałam w Edynburgu. Słońce i cudowny szron, więc jestem zachwycona. Właśnie jak widzicie, szafa jest otwarta, szykuję ubranie na jutro do Londynu. Kupiłam sobie dzisiaj też jeszcze 2 bluzki w charity shopie, jestem szalona. Natomiast teraz zrobię sobie jakąś kolacyjkę i się już zrelaksuję. Jutro rano szkoła. A potem Londyn, nie mogę się doczekać. Powiem tak, jestem mega dumna z tego bowla, ale jestem świadoma, że jest on gigantyczny. Zobaczcie, to jest moja ręka. Więc zgłodniało dziecko po spacerze. Kiedy kupujesz bilet przy oknie tani. Słuchajcie, jestem przebiegła i zamieniłam się i teraz siedzę przy oknie. Przeglądam takie rzeczy. Jestem przeszczęśliwa i mam takiego wolnego słuchania. Kochani, zaraz do Londynu. Widziałam się z koleżanką, wygląda po prostu śmiesznie, ale pada. Ups. No. Słuchajcie, jestem już na wiesie i mam się w co ubrać dzisiaj na imprezę, także jestem przeszczęśliwa, przyjechało nasze jedzenie. A, to też? No tak, no już wiesz, nie będziemy oszukiwać. Dzień dobry, kochani. Z Londynu, słuchajcie. Kochani, mamy sobotę, jest ze mną Marysia.
którą zastanawiam się, czy możecie kojarzyć z moich vlogów, ale chyba nie. Nie. Jeszcze nie. To jest mój jeszcze debiut. Nie, to jest debiut. W ogóle nie wiem, czy widzicie, jest tak pięknie i słonecznie. Także Londyn nas rozpiesza, prawda, wczoraj był śnieg. W każdym razie my idziemy do California Kitchen na lunch, powiedzmy, tak, brunch o drugiej. I oczywiście zabieramy was z sobą. Wczoraj byłam strażną. Tak, wczoraj byłam strażną blogerką, bo niczego nie nagrałam, także potem wam dużo powiem, co mi się u nas działo. Generalnie musimy spać o 5. Także dzisiaj trzeba troszeczkę na spokojnie. A w ogóle to pani ma imieniny, także wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Caesar. Burger. Coffee. Słuchajcie, w California Kitchen było po prostu przepysznie i przecudownie. I właśnie mam ze sobą nową torbę zakupów z Charity Shopu, także nie byłabym sobą... Pokażemy to. Pozdrawiamy UCM Polish Society. Tak, i nie byłabym sobą, gdybym po prostu nie weszła tutaj do Charity Shopu, a to był pomysł Marysi, więc no cóż. Chciałam powiedzieć, że jak jesteście w Londynie, to zapraszam was do Charity Shopów w dobrych dzielnicach, tych bogatszych, w centrum Londynu. Chelsea, Kensington, Mayfair, Marylebone. Tak, bo asortyment jest po prostu... bardzo dobre marki. A ceny są spoko do przeżycia. Karolina mierzyła spodnie z Dolce & Gabbana za 25 funtów. Których nie wzięłam z zdrowego rozsądku. Czyli jakieś 130 zł. Tak. I to i same są dobre marki, także polecam. My same. Bardzo ładnie wyglądasz. Czy ona jest gigant? Tak, robiłam ją, ale Boże, trzymam kciuki, że to będzie dobrze. Cześć kochani, przyszłam sobie pod Liberty i idę w kierunku Muzeum Natural History Museum, bo nie byłam w nim od lat. Jest piękny, słoneczny dzień i staram się nacieszyć Londynem w ten jeden taki pełny dzień, kompletnie poświęcony zwiedzaniu. Moi drodzy, avotoast i do tego cudowna kanapka BLT wegańska wielkości dwóch głów dla głodnej dziewczynki. Kochani, jest 5 rano, 5:45, jestem na stacji King's Cross, wracam do Edynburga. Myślałam, że zakończę w ten sposób nasz vlog, już jest poniedziałek, ale to jest taka dobra klamra kompozycyjna. Jadę prosto na zajęcia i już wtedy widzę się z wami za tydzień, także buziaki, dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że wam się podobało, mimo że nie miałam za bardzo czasu, żeby nagrywać, także...